Piłkarki AZS AWF Wrocław nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Po 6 spotkaniach mają na swoim koncie zaledwie 4 punkty. Przedostatnie miejsce to na pewno wynik poniżej oczekiwań, choć trzeba tutaj pamiętać, że akademiczki mają jeszcze 2 ligowe mecze zaległe do rozegrania, a w zespole z powodu kontuzji nie grają wszystkie kluczowe zawodniczki. Odbić się od ligowego dna wrocławianki będą mogły już w sobotę w meczu 9. kolejki Ekstraligi. Podejmą na własnym boisku AZS PWSZ Wałbrzych. Wałbrzyszanki mają już na swoim koncie 13 punktów i zajmują 5. miejsce w tabeli. Strzeliły aż 26 goli, jednak straciły 14. Wrocławianki mogą mieć więc spore szanse na pokonanie obrony rywalek, jednak same będą musiały bardzo uważać w defensywie. Ten mecz o 11 na boisku przy hotelu GEM. Z kolei mało strzela i mało traci. Podobnie jak piłkarki AWF-u, kolejny ligowy rywal wrocławianych, czyli AZS UJ Kraków. Zawodniczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego to obecnie 6. siła Ekstraligi, która lubi rozstrzygać mecze na swoją korzyść jednym trafieniem. To może być bardzo zacięte spotkanie, to zaległy mecz 6. kolejki, który przeniesiono na 11 października. Mecz odbędzie się o 15, również na boisku przy Mianowskiego.